Robert Lewandowski został wybrany najlepszym sportowcem w Polsce w 2021 roku w 87. plebiscycie przeglądu sportowego. Na podium znaleźli się także Anita Włodarczyk i Bartosz Zmarzlik. Laureatów ogłoszono na gali Mistrzów Sportu w Warszawie. Reklama. Zobacz wideo. W czołowej dziesiątce, oprócz podium, znalazło się także 7 medalistów olimpijskich w Tokio. W czołówce zabrakło z kolei miejsca dla najlepszych polskich tenisistów Igi Świątek i Huberta Hurkacza, a także skoczków Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Zbigniew Boniek skomentował wyniki gali Mistrzów Sportu. Brakuje mi tego. Wyniki plebiscytu skomentował na Twitterze były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Pierwsza trójka ok. Brakuje mi sztafety, napisał Boniek. Nowe szczegóły negocjacji Kuleszy z Fabio Cannavaro. Na czym zależało prezesowi PZPN? Trudno powiedzieć, co miał na myśli były prezes PZPN i były selekcjoner reprezentacji Polski, gdyż złota sztafeta mieszana 4x400 metrów zajęła w plebiscycie 7 miejsce. Być może Bońkowi chodziło o kobiecą sztafetę 4x400 metrów, czyli tak zwane aniołki Matusińskiego, które w Tokio zdobyły wicemistrzostwo olimpijskie, a w plebiscycie nie znalazły się w dziesiątce. Większość jej uczestniczek, Justyna Święty-Ersetik, Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan i Małgorzata Hołub-Kowalik, brała jednak udział także w wyróżnionej sztafecie mieszanej.